mnie dziś nietypowo. Jest piątek, 6:30, a ja nie idę do pracy. Wczoraj niespodziewanie zadzwonił gościu od Przycinki i powiedział, że ma jakieś tam okienko, po którym będzie miał całe mnóstwo pracy w terenie gdzie indziej i nie będzie mógł przyjechać. Więc zgodziłem się na termin dzisiejszy na przycinkę drzewa. No i jadę, muszę tam jeszcze uprzątnąć po tej leszczynie teren. On będzie koło 8:00. Nie wiem też jak wam to nagram. Postaram się jakoś tak, żeby to możliwie jak najwięcej było widać. Bo się po prostu nie przygotowałem, nie mam jakiejś osobnej kamery. No nic, działamy tutaj o krzaczory. Akcji. Cześć, witam was w kolejnym odcinku vloga. Zobaczymy, co nas gdzieś czeka. No największy plan to przycinka drzewa. Zobaczymy, działamy. Jesteśmy tutaj, widać, dzisiaj pierwsi. Nie ma żadnej zwierzyny nawet. To aż dziwne, że nic nie łazi. Idę w pierwszej kolejności usunąć resztki gałęzi z leszczyny. No i ta gałąź po prawej stronie znika. Lada chwila, bo w sumie na 8:00 umówiliśmy się z gościem. Jest w 6:30. Myślę, że zdążę ze swoimi tematami, zanim on wkroczy do akcji. Ktoś tu sobie wysprzątał w domu i cały urobek wywalił przez domek. Ciekaw jestem, czy mysza, czy jaszczurka. Do niedawna to było trochę za ciemno na jaszczurki, bo nie miały się jak wygrzewać, ale teraz jak nie ma tych krzaków, to od pierwszy raz do bardzo dawna trafia tu słońce. Ale pewnie mysza. No i góra zieleni przesunięta. Tutaj już prawie nic nie ma. Dostęp jest. A w sumie tamtą leczynę chyba troszeczkę jeszcze przytnę, żeby nie stykała się z drzewem. No, dobry plan. Sąsiedzi będą mieli przed całą 8:00 pobudkę. Ci co śpią o tej porze. Wydarte do zera. To teraz jak mamy taką techniczną możliwość, rzućmy okiem na to z bliska. Tutaj na pewno zauważycie, że to drzewo było już przycinane jakiś czas temu i to gdy konar był już dosyć gruby. Także to będzie kolejne cięcie, według mojej opinii, pielęgnacyjne, no bo nic mu złego nie zrobimy. Ale fajne, rozłożyste, duże. Ta gałąź w niczym, znaczy jej brak w niczym nie będzie na pewno przeszkadzał temu drzewu. No, myślę, że będzie dobrze. I dla mnie, i dla niego. Jeszcze jedna kwestia. Jasion, jesion. Jak będę używał złego nazewnictwa, tylko dlatego, że kolegi syn, wróć, syna kolega, ma tak na nazwisko, podobnie jak Jesion, właśnie Jasion się nazywa i po prostu mi się czasem myli. Słabym jestem dendrologiem, ale to zwykła pomyłka, nie brak wiedzy. Poszło, ale gdzie?
Właśnie pożegnałem gościa od wycinki. Spójrzcie, fachowa robota. Lekko przytrymował, a nie pozbył się całego drzewa. O to mi właśnie chodziło. Odsłonił przede wszystkim dach. Wszystko jest super. Oczywiście umówiliśmy się, że ja sprzątam, więc on zazwyczaj nie zostawia po sobie takiego planu zdjęciowego. Ja chciałem po prostu już mu odciążyć go i po prostu czwarty raz użyłem wyrazu po prostu. No, chciałem, żeby zrobił swoje, a resztę posprzątam. Przycięte tylko tutaj, tu w kilku miejscach, kilka takich suchych. No oczywiście bałagan jakiś mniejszy lub większy został. W sobotę się nim zajmę. Jakbyście chcieli obejrzeć więcej filmów jego autorstwa, bo nagrywa, jego żona nagrywa materiały, podczas gdy on lata po drzewach, to o ile macie włączone adnotacje, to w górnym prawym rogu powinien się wam teraz pojawić link do jednego z jego filmików, a stamtąd już będziecie mogli obejrzeć resztę. Polecam, zachęcam, bo robota ciekawa, bardzo na pewno niebezpieczna, ale ciekawa. I jak widzicie, nie przypalone, nie pomalowane, nie posmarowane niczym. No nie mam tam dostępu, ale to ma się zagoić. Tutaj jeden tylko problem powstał w tym właśnie miejscu. Spadająca gałąź zakleszczyła się pomiędzy ten budynek a to i lekko to obgryzła, ale to ja wezmę czymś tam zaciapam grzybobójczym. No i ogólnie rzecz biorąc, to co chciałem jest odsłonięte. Nad dachem już nic nie siedzi. No jest wszystko super. W międzyczasie znalazł mnie przez to, że stał samochód pod podjazdem jeden z subskrybentów. Dzięki za odwiedziny, Oskar. No sorry, że nie mogłem ci jakoś więcej czasu poświęcić, ale jak inni nie wiedzą, ale ty wiesz, staliśmy w tym miejscu i przy okazji kręcenia dronem ucięliśmy krótką pogawędkę. Także dzięki, że mnie odwiedziłeś. Na pewno zaskoczenie. I co? Dla mnie to będzie koniec na dziś, dla was to będzie cięcie i następne ujęcie. Super, jestem zadowolony z tego. Świetna sprawa. No i jak szybko, od 8 chyba 30 do 12 załatwione. Jeszcze raz polecam, wejdźcie na kanał tego wspinacza wysokościowego. Zostawcie może jakiś komentarz. O właśnie, jakby tam ktoś z was był, zostawcie komentarz, że od Piotra.
Ja mu powiem, żeby sprawdził, ilu was tam weszło. Dzięki. Dużo zajęć pobocznych. Jest już 11 godzina, a ja krążę wokół komina zamiast zrobić robotę. Ale tak to przeważnie bywa, że zanim zrobisz swoje, to musisz zrobić czyjeś. Staram się w tej chwili załatwić ten zrębak do drewna. Byłem już w kilku miejscach, albo zamknięte, albo nie mają. W międzyczasie kilka innych tematów niezwiązanych z remontem, to wiadomo, nie używamy tego słowa remont, z działaniami na froncie. No i zobaczymy, dziś tutaj prawdopodobnie będziecie po prostu tylko... Dziś prawdopodobnie dostaniecie tylko jesion. No bo tylko jesion od początku do końca prawdopodobnie będzie zrobiony. Zobaczymy. Kolejny lokal zamknięty. Dlaczego, jeżeli w sobotę jest najwięcej czasu, to w sobotę jest nieczynne? Informujemy, że w sobotę nieczynne. No to już wiem. Trochę statystyk. Odwiedziłem wszystkie punkty, które w Sanoku wypożyczają narzędzia, maszyny, narzędzia budowlane. Dwa nieczynne w pozostałych. Brak takiego urządzenia. Są tylko rozbijaki do takich do pali, żeby można było zamiast siekierą łapać, łupić na 4, na 6. To jest taki rozbijak, to wszystko co mają. Także widocznie takie narzędzia się nie przydają w naszej okolicy. Ciekawe. I wrócimy do starej, znanej wszystkim technologii polegającej na spalaniu tego wszystkiego. No szkoda, bo kurczę, nie. Szkoda czasu na to. Ale na razie to zostawię w spokoju, zajmę się grubszymi tematami i może się samo zrobi, jak kiedyś z koszeniem trawy. No zobaczymy. Oprócz chęci potrzebne są jeszcze siły, więc wstępuję tutaj na niezdrowe śniadanie. A przy okazji testuję cierpliwość w takich kolejkach i w tym upale. Naprawdę dobry trening, polecam każdemu. Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego nie może się zdecydować. Czy jest chłodniej, czy jest cieplej. Dzisiaj robota poszła szybko, bo miałem pomocnika. Pomocnik w zamian za robotę dostał. Już na Ducato załadowaliśmy wszystko, co da się spalić. Także jest elegancko. Jesion dalej będzie żył. Dostało troszeczkę drobnego, ale wszystkie te grube, to też te odrosty tu przycinałem, także zostaje tylko trochę takiego ogólnego burdelu, ale całość jest ogarnięta. Zasłonięta jest też, zamknięte jest też okno. O, może teraz pokażę wam, co jest w środku. Wiele osób pytało, chciało, żebym tam zajrzał, więc teraz zapraszam do wnętrza tego tajemniczego budynku. Nic tam ciekawego nie ma, ale popatrzcie sami. Tutaj w środku, zanim zamknąłem okno, mieszkały stwory różne. Najpewniej była to właśnie ta kuna. Ty, ale dywan na ścianie jest, prawilnie. Cyk, cyk, cyk. Zobacz. Tradycyjnie. Tutaj gdzieś był, tu jest komin, więc tutaj był jakiś piec. Widzę tam, jak tutaj był piec. Ja myślałem, że to grzyba, to piec. 2012. Tam jeszcze jest na drzwiach Kacper, Merchior, Baltazar 15, czyli jeszcze w 15 roku tu mieszkali. No i troszeczkę żuerki, bo wątpię, żeby kuna Tatrę lubiła. Albo żołądkową gorzką. Przechodzimy do kuchni. Stylowy taboret. Meblościanka kuchenna. Pion kominowy. Tam też był pion kominowy, bo jest drugi komin na ścianie zewnętrznej. Także pion kominowy.
kuchnia. Cienka ścianka z regipsu. I ostatnia część pomieszczenia. Tutaj poprzedni współwłaściciel gromadził swoje rzeczy z tamtego domu, żeby nie brać ich ze sobą, więc zakładam, że do wyrzucenia wszystko. Kolejna meblościanka, jakieś radyjko stylowe, Diora chyba, a jak Diora. No i taka to chałupa, także tutaj skarbów nie ma. Pod podłogą na pewno też nie, bo tam podłogę demontowali i robili jakąś prowizoryczną wylewkę. No i cały budynek. Coś tu od dachu cieknie albo od komina. Także on jest do wyzerowania. Do poziomu zero. I później okno zamknięte. To jest widok od jesionu. Także całość jest do wyzerowania i do wybudowania od nowa. Ale w 15 roku jeszcze tu mieszkali. Nawet niektóre przetwory przetrwały. Dzisiejszy dzień, jak mówiłem, był z pomocnikiem. Nie nagrywałem zbyt wiele, bo nie chciałem go w moje filmiki angażować. Przy jego pomocy pozbyliśmy się całych tych wszystkich ścinek jesionu. Przy okazji też zabrał leszczynę i inne rzeczy. No, cały samochód załadowany. Ja tam jeszcze jakąś drobnicę przy domu zrobię i puszczam wam całość tak jak jest. Nie będę czekał następnego tygodnia, aż coś więcej się materiału zbiera. Powiem wam, że dodatkowa para rąk robi robotę. Jadę teraz zrzucić to drzewo do kolegi, który zadeklarował pomoc. On sobie to przez zimę spożytkuje. Przynajmniej nie pójdzie to ciepło w gwizdek, tak jakby poszło, gdybym ja to chciał palić. Chociaż grubego i tak bym nie palił. Także jedziemy do miejscowości pod Sanokiem, zrzucamy tam balast, a przy okazji kolega prowadzi chińską knajpę i załapię się na coś dobrego chińskiego. Jestem ciekaw co. No to w drogę. Jeszcze jedna ciekawostka. Żonie udało się znaleźć w Archiwum Narodowym dwa ciekawe dokumenty. Jeden to jest plan sytuacyjny tego terenu. Tylko że ten teren w tej chwili jest mniej więcej taki, a kiedyś był taki, a jeszcze wcześniej był przez całą górę na drugi koniec do drogi. Czerwiec 1935 roku. Zwróćcie uwagę na nazwisko. Nazwisko Beksiński. Stanisław, z tego co pamiętam. Ojciec Zdzisława. Dziadek Tomasza Beksińskiego. Mierniczy w tamtym czasie. Więc jeden fajny dokument to jest właśnie to. Już wiemy, że to było na potrzeby budowy tego domu. Jeszcze jako ciekawostka dodatkowa, tutaj był stary dom. Na tych najstarszych zdjęciach widać tam ganek chyba nawet tego domu. Więc jakby częściowo w obrysie tego domu powstał ten właśnie. A druga fajna karteczka z czerwca 1935 roku. Plany tego domu. Z tego co mówili mi zaprzyjaźnieni architekci, to na podstawie nawet takich dokumentacji budowano niegdyś domy. Zwróćcie uwagę, jak tutaj ktoś zaaranżował ładnie. No, wiele się nie zmieniło, poza tym, że się troszkę postarzało. Również czerwiec 35. Tutaj na strych chyba miało troszeczkę inaczej być, no ale jest przekrój boczny.
ten budynek, który miał mieć widać bramę taką jak w szopach były, ale ten jej nigdy nie miał. Tutaj było normalnie okno. No i rzut z góry głównego budynku. Dwa takie kwiatki wykopane z archiwum, więc nie mam co szukać w domu tego, bo tego też szukałem. To jest kopia zrobiona na podstawie oryginału. Z tym jesionem super, bo jest przycięty, a nie jest przycięty. Teraz zobaczcie, oczywiście z góry, bo mamy taką możliwość, że od góry patrząc, to w ogóle korona jest cały czas taka, jaka była, nie jest ruszona. Drzewo nie stało się, nie wiem, trójkątne, czy z wydartym jednym bokiem, jak Pac-Man. Dalej jest tym samym drzewem, a to, co chciałem, żeby znikło, to znikło i to jest najważniejsze. Zrobiłem tak, jak chciałem, a nic złego z drzewem się nie stało. Tutaj jeszcze szefowa dorzuciła swoje 3 grosze i domowej roboty bonsaje przesadza, rozsadza. Tak sobie te krzaczki wymyśliła i uformowała, bo one nie rosną przypadkowo. Gdzieś gałązki były zawijane wokół jakichś tam drucików i to sobie tam zgodnie z planem rosło. Ale to do domu będzie szło, nie tutaj. Patrzcie, nic się nie boi, a jednak się wystraszy. Coś takiego mniejszego od sikorki nie zdążyłem zauważyć. O. Cześć. Sikorka by się bała tak blisko podejść. Jestem od niej, od niego, tego ptaka, 2 metry. Nawet nie, 1,5 metra. Kopnął to. Coś mu chyba nie pasowało w ziarenko. Ty, czego to wywalasz? No patrzcie, kurde, nie lubi i wywala. Dobra, jedz sobie. Słońce już zaszło. Mam nadzieję, że tym razem spełniłem wasze oczekiwania i odcinek był ciekawy, choć monotematyczny, bo dotyczył głównie tego pacjenta. Ale i zajrzeli się do środka tej budowli, gdzie wcześniej tam nie zaglądałem, tylko na strych. Także jak się podobało, to klasycznie, standardowo zostawcie jakiś komentarz po sobie, łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A poza tym dla ciekawych prac, które wykonuje gościu zajmujący się tym moim jesionem, w opisie filmu będzie link do jego profilu na YouTubie. Oprócz tego teraz w górnym prawym rogu wyświetli się wam kontakt, link do jednego z jego filmów losowo. A jeżeli będziecie tam, spodoba wam się, to też zostawcie mu jakieś tam znaki, że byliście. Do następnego, cześć.